Siemanko, jestem Luzek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4, a dzisiaj porozmawiamy sobie o innej wyścigówce, czyli o nowym Need for Speed. Pewnie wam mówiłem to, albo wspominałem na live jakimś o tym, ale okazuje się, że teraz marką Need for Speed zajmować się będzie nie Ghost Games ze Szwecji, a Crateron Games. Nie wiem skąd oni są, z Wielkiej Brytanii. W każdym razie Ghost już nie będzie zajmować Need for Speedem, serią Need for Speed, i Ghost obecnie, Crateron Games pracuje obecnie nad nowym Need for Speedem, który pojawi się nie wiadomo kiedy. 2021 rok, jesień, to jest mój typ, że pojawi się wtedy nowy Need for Speed, ale łba sobie urwać nie dam, także nie bierzcie tej informacji jakoś specjalnie do siebie. Po prostu będziemy pewnie informowani z social media i na różnych portalach gamingowych odnośnie tego, czy faktycznie w tym roku się ta gra pojawi. Ale co już wiemy, Crateron przejął produkcję nowego Need for Speeda i czego możemy się tak naprawdę po tym spodziewać? No jak dla mnie, lepiej wykończonej gry. Zdecydowanie, może troszeczkę dziwnego modelu prowadzenia, bo jeśli pamiętacie, Crateron Games słynie z takich gier jak Burnout Paradise, Need for Speed Most Wanted 2012 czy Need for Speed Hot Pursuit 2010. Tak, Crateron Games już kiedyś zajmował się Need for Speedem. To nie jest tak, że pierwszy raz teraz Crateron wcześniej robił jakieś RPG i teraz nagle bierze się za wyścigówki. Oni mają doświadczenie w produkowaniu gier wyścigowych, no i mam nadzieję, i zwłaszcza Need for Speedów, i mam nadzieję, że i tym razem spiszą się świetnie. Dlaczego mnie ta wiadomość niepokoi? Dlatego, że Ghost zrobił naprawdę świetnego Need for Speeda hita i ja liczyłem na jakąś ekspansję mapy, na jakieś DLC związane z karierą, że coś tam się więcej wydarzy, i tak może niewiele osób polubiło nowego Need for Speeda ze względu na to, co w nim robimy, że możemy tak tuningować, ale wiele osób naprawdę jest zachwycony nowym hitem ze względu na klimat, jaki tam mamy, ze względu na to, co możemy robić. Jedyny minus to właśnie ta krótka kariera. Jakby oczekujemy czegoś więcej jednak od Need for Speedów, że tam trochę dłużej się pobawimy, trochę dłużej pojeździmy, ale może też twórcy nie chcieli nas za bardzo nudzić jazdą w kółko tych samych wyścigów, jak to było w kiedyś dawnych undergroundach i w tych kiedyś Need for Speedach. Crateron Games lubi wracać do korzeni. Stworzył tego Need for Speeda 2010. Pamiętam, że był spory hype na tę grę. Pamiętam ten taki wstępniak, który leciał. To był chyba Merlin Mason, chyba nawet piosenka Merlina Masona ze zwiastunu pierwszego takiego teasera, nawet chyba, który zwiastował nadejście nowego Need for Speeda. To były czasy, kiedy grałem w Worda, to było 10 lat temu. Chyba w Worda grałem. W każdym razie fajna gra im wyszła i naprawdę grafika wyprzedzała swoje czasy, bo do tej pory nowe gry wyścigowe, takie jak Project Cars 3, wychodzą z dosyć kiepską grafiką, delikatnie mówiąc. I te gry 10 lat temu, czyli na przykład Need for Speed Hot Pursuit 2010, no graficznie naprawdę prześcigał niektóre te tytuły wyścigowe, które wychodzą obecnie. I gra była naprawdę dopracowana, nie było żadnych gliczy, nie było żadnych bugów i miała ten swój taki specyficzny sposób prowadzenia samochodami, gdzie opłacało się i szybsze to było pokonać każdy zakręt driftem. Odpowiednio można było driftować, żeby jak najszybciej ten zakręt pokonać, tak? Każdy zakręt był taki driftowy, co było już znane z Burnouta Paradise i chyba poprzednich Burnoutów. Nie wiem, czy oni zajmowali się poprzednimi Burnoutami, ale zajmowali się na pewno Paradise'em. I w Paradise'ie no wszystko jakby obracało się wokół driftu. Mogliśmy mieć tam też samochody, które były takie bardziej przyczepne, ale w gruncie rzeczy chodziło o drifting, nie? No i co? No i zrobili naprawdę świetną grę, naprawdę bardzo fajny był to Need for Speed z 2010 roku. I potem pokazali, co potrafią jeszcze dodatkowo w Need for Speedzie z 2012 roku, czyli dwa lata później.
pokazali Need for Speed'a Most Wanted, który, jak się wszyscy spodziewali, będzie nawiązywał do starego Need for Speed'a Most Wanted z 2005 roku. Będziemy mieli taką swoją czarną listę i będziemy się ścigać, będziemy mieli taki super, super mroczny klimat tej gry. A okazało się, że jest wręcz odwrotnie. Criterion chyba lubi właśnie tworzyć takie gry bardziej wesołe, takie bardziej family friendly. No i tam mieliśmy taką rozgrywkę nastawioną na zabawy sieciowe, czyli musieliśmy się z naszymi znajomymi ścigać. I jako takiej kariery tam chyba nie było, no nie? Tam wbijaliśmy do gry i pokonywaliśmy, walczyliśmy z rywalami online albo właśnie ze znajomymi. I to było 8 lat temu. Taki był Need for Speed Most Wanted. Mnie w tym Need for Speedzie Most Wanted nie podobał się sposób prowadzenia samochodów. Ciężko było zrozumieć, co się dzieje z samochodem w danym momencie. Nie potrafiłem i nie potrafię tego wyczuć do tej pory, bo niedawno sobie nawet grę odpaliłem, żeby to sprawdzić. No jest ultra arcade'owo i ciężko mi było zrozumieć, jak ten samochód opanować. Dało się i te wyścigi były takie mocno karkołomne, one były takie... Ojej... No takie już naprawdę czuć było tego burnouta bardzo mocno w tej produkcji. Czuć było takie... Można było kogoś właśnie takedownować, kogoś zepchnąć z ulicy, to było jakby dodatkowo punktowane, jak kogoś rozwaliłeś. I to była taka totalna rozwałka, jeśli chodzi o Need for Speed'a, nie? A właśnie w Need for Speed'zie Hicie oczywiście też możemy kogoś zepchnąć i pobawić się w ten sposób, ale już mamy tak, bardzo fajną grafikę. Jeszcze to nie jest taka grafika jak Forza Horizon, taka realistyczna, ale już jest bardzo ładnie. To jest właściwie chyba ten sam silnik graficzny, tak porównując. Widzimy tam niektóre te same efekty graficzne, co w Need for Speed'zie 2015, czyli z 5 lat temu mieliśmy podobną grafikę w 15, bardzo dobrą zresztą, co i w Paybacku. A Payback graficznie wyglądał sobie tak przeciętnie, bo bardzo dużo mieliśmy takich terenów mocno oświetlonych, a jednak jak się okazało, za dobrze ten silnik graficzny sobie nie radził w dobrym oświetleniu, przynajmniej nie było to ładnie zrobione w Paybacku. Payback nie wyglądał aż tak atrakcyjnie jak w Need for Speed 2015, nie? No i trzeba przyznać, że Need for Speed Most Wanted z 2012 roku wyróżniał się na tle tamtejszych gier wyścigowych i gier ogólnie, bo naprawdę te modele samochodów były wykonane bardzo ładnie. Świat był ciekawy, dopracowany i trzeba przyznać, że naprawdę Criterion dopieszcza te gry, że te Need for Speedy nie wychodzą z milionami bugów, przynajmniej nie wychodziły do tej pory, zobaczymy jak będzie z tym. I że nie były potrzebne jakieś tam większe łatki, które naprawiałyby te gry jakoś tam bardzo mocno, nie? Ewentualnie jakiś balans tych pojazdów i tyle. Także jeśli mogę coś powiedzieć o nowym Need for Speedzie, to na pewno będzie to gra dopracowana, chyba że ten zespół się po prostu tam już zmienił i to już nie będzie ten Criterion co kiedyś, ale znając Criterion z tych ich trzech produkcji, czyli Burnout Paradise, Need for Speed Most Wanted 2012 i Need for Speed Hot Pursuit 2010, zrobili po prostu gry bardzo dopracowane, gry, które były gotowym już produktem, mogliśmy sobie tam dokupić jakieś DLC, ale chodzi mi o to, że gotowy produkt, jako że nie musieli go jakoś za bardzo łatać i była to gra totalnie grywalna, mogłeś ją przejść od początku do końca bez żadnych problemów, a jak wiemy, bolączką dzisiejszych produkcji, które wychodzą, jest to, że niekiedy nie da się ich nawet przejść ze względu na różne glitche, bugi i niedopracowania. Więc tutaj Criterion naprawdę liczę, że zrobi fantastycznego Need for Speeda. No i będę was oczywiście informował o wszelakich newsach, które będą nas bombardować, media społecznościowe na temat tego Need for Speed'a i nie tylko. Jak będę miał jakieś dodatkowe informacje, powiedzmy spod lady, to też wam wyciągnę, bo jestem partnerem w EA Games Changers, więc jak coś będę wiedział, to oczywiście zrobię film na ten temat, bo to jest gra, na której mój kanał się wychował, że tak powiem. Seria gier, na której mój kanał się wychował i w ogóle gry wyścigowe to jest moja broszka, więc jak gry wyścigowe, to Lucek, czy nie?
Także dam wam znać co i jak. Na razie tylko wiemy, że to studio przejęło kontrolę nad tymi Need for Speedami. Chciałem wam przytoczyć mniej więcej jak wyglądają, jak wyglądały poprzednie gry Criterion Games, tego studia. Myślę, że nowy Need for Speed będzie wyglądał inaczej niż Need for Speed, do których przyzwyczailiśmy się przez ostatnie 6 lat. Będzie to coś nowego, na pewno. Czy powrócą do korzeni, czyli do korzeni Need for Speeda, czyli do pościgów policyjnych i tylko się na tym skupią? Oby nie, oby właśnie było więcej takich smaczków tuningowych, żebyśmy mogli sobie przerabiać te furki, ale żeby te modele samochodów też wyglądały fantastycznie, żeby zrobili to w swój sposób, żeby była trochę inna perspektywa, inne spojrzenie na tego Need for Speeda, takie jak było w Need for Speed Hot Pursuit 2010, gdzie mieliśmy, no te samochody wyglądały trochę inaczej, nie były to takie malutkie jakieś resoraki w tej kamerze, tylko to było naprawdę coś takiego, co przykuwało uwagę, nie? Wiesz, była ta atencja do detali. Co prawda nie mieliśmy wykonanych kokpitów, nie było tam kokpitów w ogóle, zobaczcie sobie jak wygląda kokpit w Forza Horizon 4 z takiego randomowego samochodu. No wykonany bardzo, bardzo ładnie. Czy Criterion Games dorówna? Nie wiadomo jak to będzie, nie? Ja liczę, że naprawdę będzie to dobry Need for Speed, a przede wszystkim będzie to pełnoprawny produkt i gotowa gra do grania, wykonana w wysokiej jakości. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku i takim informacyjnym o nowym Need for Speedzie. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej, awesome.